Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczniemy za chwilę celebrację liturgii Wielkiej Nocy Zmartwychwstania. Wigilia paschalna, sprawowana w świętą Noc Zmartwychwstania, to szczytowe wydarzenia świąt paschalnych, jak i całego roku. Według najstarszej tradycji Kościoła ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wierzący stosownie do napomnienia Ewangelii, trzymając przed sobą zapalone świece, podobni są ludziom oczekującym Pana, który powróci, aby zasiąść wraz z Nim do stołu niebiańskiej uczty. Pierwszą częścią wielkanocnej uroczystości jest liturgia światła, podczas której gromadzimy się wokół symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa paschalnej świecy. Następnie będziemy uczestniczyć w liturgii słowa. To zasadniczy moment naszego czuwania, w którym rozważymy cudowne, wielkie dzieła Boże, jakich Pan dokonywał od początku dla swego ludu i w ten sposób umacniać będziemy naszą wiarę w Boże obietnice. Trzecią częścią Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna. Trzymając w ręku zapalone świece, odnowię mi przymierze, które zawarliśmy z Bogiem w sakramencie chrztu. Ostatnim wydarzeniem naszego czuwania będzie liturgia eucharystyczna. My, lud Boży, zrodzony w źródle chrzcielnym, posilimy się przy stole, który Pan przygotował przez śmierć i powstanie z martwych. Celebrację dzisiejszej liturgii rozpoczniemy za chwilę na zewnątrz kościoła poświęceniem ognia, pierwszym obrzędem liturgii światła. Kapłan poświęci zapalony ogień, następnie zapali od niego paschał, świecę, która jest symbolem zmartwychwstałego Chrystusa. Dla podkreślenia tego faktu, kapłan wyżłobi w niej znak krzyża, pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego alfę i omegę oraz cztery cyfry bieżącego roku. Chrystus jest bowiem początkiem i końcem wszystkiego, przez Niego wszystko się stało i w Nim wszystko ma istnienie. W wyrytym na świecy krzyżu umieszcza się pięć ziaren, tak zwanych gron, które przypominają ranę Chrystusa. Kapłan, trzymając zapalony paschał, rusza na czele procesji do ciemnego kościoła. Ciemność jest tu symbolem smutku i beznadziei. Wejście kapłana do ciemnego kościoła jest ogłoszeniem zmartwychwstania. Następnie kapłan wzniesie świecę ku górze, śpiewając światło Chrystusa, na co my wszyscy odpowiemy: Bogu niech będą dzięki. Po drugim wezwaniu kapłana i naszej odpowiedzi zapalamy świece od świec ministrantów i dalej od siebie wzajemnie. Znak ten pokazuje, że jedynym źródłem światła w naszym życiu jest Chrystus. My natomiast mamy dzielić się wiarą z naszymi bliźnimi. Wreszcie, gdy kapłan trzeci raz zaintonuje światło Chrystusa, zapalają się, rozpraszając ciemności nocy, światła w naszej świątyni. Prosimy wtedy o poczekanie na podanie ognia od świec przez ministrantów i nie zapalanie świec samemu. Dzisiejsza Eucharystia będzie sprawowana w dwóch następujących intencjach. Za świętej pamięci Józefa i Kazimierza Grzech oraz zmarłych z rodziny oraz za świętej pamięci Czesława Gozowskiego. A teraz wyciszmy nasze serca w oczekiwaniu na rozpoczęcie najważniejszej liturgii w roku, Wigilii Paschalnej.
Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł ze śmierci do życia, wzywa swoje rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić tkę Paschy Pana naszego, Słowa Bożego i sprawujące że możemy mieć nadzieję, że mamy udział w zwycięstwie Chrystusa i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały, poświęć ten ogień i przez te święte święta wielkonocne rozpraw nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości przez Chrystusa. O, odsuńcie się, bo jak się zmienia. Dobrze. Relaks. Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez swoje święte rany, jaśniejące chwałą, niech nas i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.
światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Ostatnim elementem liturgii światła jest uroczyście wykonany hymn Exultet. To starożytny śpiew Kościoła, sławiący wielkość tej nocy, potęgę i miłosierdzie Pana Boga, wskrzeszającego swego Syna, wypełniającego plany zbawienia człowieka od śmierci wiecznej. Stojąc z zapalonymi świecami, będziemy słuchać orędzia wielkanocnego i razem dziękować Bogu za dar odkupienia. Podziwiając jasność płomienia świecy paschalnej, radujmy się, że Chrystus zmartwychwstały opromienia swoim blaskiem całą ziemię i każdego z nas. Dzięki Niemu jesteśmy wolni od mroku i strachu śmierci. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga, niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo, raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza, ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. Pan z wami, z duchem twoim, serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne Twojej sprawiedliwości.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów. Do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas. O, jak niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje oraz noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutny rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga
zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku. Żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen, amen, amen. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Gasimy świece. Teraz będziemy rozważać historię zbawienia ludzkości, począwszy od stworzenia świata aż do zmartwychwstania. Najpierw lektor przeczyta Słowo Boże, po nim psalterzysta zaśpiewa psalm, my natomiast włączymy się śpiewając refren. Następnie na wezwanie kapłana wstaniemy i przez chwilę będziemy modlić się w ciszy. Wreszcie kapłan odmówi modlitwę, którą zakończymy słowem Amen. Pierwsze czytanie to opis dzieła stworzenia. Bóg stwarza wszystko w harmonii i wszelkie stworzenie jest dobre. Zwróćmy uwagę, że Bóg stwarza wszystko przez swoje słowo. Bóg rzekł, niech się stanie. To słowo jest skuteczne. A nad wodami, z których wyłania się stworzenie, unosi się Duch Pański. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł, niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł, niechaj powstanie sklepienie w środku wód
i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzieli wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór, a po nim poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich płazów. I widział Bóg, że były dobre. Wreszcie Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.
Oto Słowo Boże. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana. O Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Umocniłeś ziemię w jej podstawach, nie zachwieje się na wieki wieków. Jak szatą okryłeś ją wielką głębią, ponad górami stanęły wody. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa wśród gałęzi. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Z Twoich komnat nawadniasz góry, owocem Twych dzieł syci się ziemia. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Błogosław duszo moja Pana. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Spraw, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Przejście przez Morze Czerwone ma symbolizować przyszłe zmartwychwstanie Chrystusa i wszystkich Jego braci i sióstr, czyli nas wszystkich. My również, jako Izraelici, zostaliśmy wyzwoleni z niewoli przez naszego Boga i kroczymy przez nasze życie, jak przez pustynię, do ziemi obiecanej Królestwa Bożego. Morze Czerwone symbolizuje też wodę Chrztu Świętego. Ci bowiem, którzy przez nią przeszli, wyjęci są spod władzy grzesznych Egipcjan i włączeni do ludu wybranego Kościoła Świętego. Śpiew, który następuje po tym czytaniu, jest dalszym ciągiem tego fragmentu biblijnego, dlatego nie mówimy na jego zakończenie Bogu niech będą dzięki, lecz śpiewamy kantyk Mojżesza na cześć Pana, który swój lud wyzwala. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno do mnie wołasz? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę.
Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serce Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł na przodzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło w morze ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. W tym dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan i widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej przepaści. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. On Bogiem Ojca mego, będę Go wywyższał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Wyprowadziłeś lud swój, osadziłeś
miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem. Pan Bóg jest Królem na zawsze, na wieki. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Módlmy się. Boże, Ty w świetle Nowego Testamentu objawiłeś znaczenie cudownych wydarzeń dawnych czasów. Morze Czerwone jest znakiem zdroju Chrztu Świętego, a naród wyprowadzony z niewoli zapowiedzią tajemnicy ludu chrześcijańskiego. Spraw, aby wszystkie ludy przez wiarę osiągnęły udział w godności narodu wybranego i odrodziły się w Duchu Świętym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Sześć wieków przed narodzeniem Chrystusa prorok Ezechiel zapowiada nowe oczyszczenie, które ma nastąpić dzięki mocy wody w sakramencie Chrztu Świętego. Pokropieni czystą wodą ludzie zostaną oczyszczeni i uwolnią swoje serce z brudu grzechu. Jesteśmy przez Boga obdarowani łaską Ducha Świętego i Jego mocą, która odnawia nasze serca. Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali i z powodu bożków, którymi go splugawili. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy i rozsypali się po krajach. Osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich, to jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swojego kraju. Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. Dlatego mów do domu Izraela. Tak mówi Pan Bóg. Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które zbezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serca kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Amen. Boga żywego.
ukochania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała na wysokości Bogu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen.
Ostatnie z dzisiejszych czytań tradycyjnie nazywamy epistołą, czyli listem. Święty Paweł naucza, że podczas chrztu świętego zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa, obdarzeni nowym życiem. Po tym czytaniu zaśpiewamy wspólnie psalm, wyrażając radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią i witając zmartwychwstałego Pana. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim połączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu. Żyjecie zaś dla Boga w Jezusie Chrystusie. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela Szabatu Maria Magdalena, Maria Matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą: kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty,
a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Idzie przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, 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 alleluja. Usiądźmy. One wyszły i uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Moi drodzy, to, co wydarzyło się przed ponad 2000 lat tam w Jerozolimie, jest zgoła, można powiedzieć, odmienne od tego, co dzisiaj wypełnia nasze serce, kiedy wkraczamy tą Wigilią Paschalną w świętowanie pamiątki zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo my już wiemy, co się wydarzyło. Znamy historię, kiedy zdążali do Galilei uczniowie, kiedy Jezus zmartwychwstał i im się objawił mimo drzwi zamkniętych w wieczorniku, kiedy Tomaszowi pozwolił dotknąć swoich ran i kiedy wielokrotnie ukazywał się po swojej męce jako zmartwychwstały, aż wreszcie na ich oczach wstąpił do nieba. I można powiedzieć, że my nie musimy się już niczego lękać. Niewiasty, które poszły do grobu, jeszcze nic nie rozumiały wówczas. Wprawdzie Jezus zapowiadał im swoją mękę i to zauważyły, jednak nie potrafiły zrozumieć, czym jest w ogóle zmartwychwstanie. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii słowa: nie bójcie się. Mówi to młodzieniec, który siedział po prawej stronie w biały szaty ubrany. I to prawdopodobnie on był tym dobrym aniołem, który obwieścił dobrą nowinę o zmartwychwstałym Jezusie. Bibliści zauważyli, że słowa "nie bójcie się", "nie lękajcie się" w Piśmie Świętym pojawiają się 365 razy. Czy to jest przypadek? My też mamy w ciągu roku 365 dni z rokiem przestępnym, troszeczkę jest inaczej, ale generalnie można powiedzieć, że te słowa są przeznaczone na każdy dzień naszego całego roku. Bóg mówi do nas: nie bójcie się. Wiemy, do uczniów jeszcze mówi: pokój wam. I to właśnie przynosi nam zmartwychwstały Jezus. Dzisiaj nasza nadzieja jest złożona w zmartwychwstałym Chrystusie. Bo wiemy, co się tam dokonało w Jerozolimie. Ale mamy też i świadomość, że nieustannie trzeba sobie o tym przypominać. I przypominaliśmy sobie opis stworzenia świata, jak powstawały kolejne elementy tego pięknego stworzenia Bożego, jakim jest świat wszechświat cały i kosmos. Bo on z miłości Boga do człowieka został stworzony. I wiemy, że to dzieło, które dane zostało człowiekowi w darze, bo koroną całego stworzenia, jak słyszeliśmy, było stworzenie człowieka, który różnił się od całego świata przyrody tym, że otrzymał od Boga tchnienie życia. Nazywamy to tchnienie życia często duszą, duszę nieśmiertelną. I tym różnimy się od całego świata przyrody,
który też zbudowany jest z wielu elementów, komórek, składu chemicznego bardzo podobnego do naszego ciała. A jednak jesteśmy wyróżnieni przez Boga. Mamy duszę nieśmiertelną. I słyszeliśmy, jak wielki dramat pojawił się w tym stworzeniu, kiedy pojawił się za podszeptem szatana również i grzech, który wszystko tak naprawdę powoli zaczął niszczyć. Całe to pierwsze stworzenie, misterium tkanego świata, zaczynało przez grzech Adama i Ewy oraz ich potomków po prostu niszczyć ten świat. Potrzebne było nowe stworzenie świata. To nie oznaczało, że powstanie świat równoległy do naszego, a my ten opuścimy, wylatując gdzieś na inną planetę. Ten świat, moi drodzy, został nam dany przez zmartwychwstałego Chrystusa. To nowe życie, o którym dzisiaj słyszeliśmy w kolejnym czytaniu, kiedy mówi do nas prorok Ezechiel. Oto zabiorę was spośród ludów ze wszystkich krajów, przyprowadzę was z powrotem i pokropię was czystą wodą, abyście stali się czyści. Oczyszczę was od wszelkich zmarzeń, od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego tchnę w was i sprawię, byście żyli według moich nakazów i przestrzegali przykazań. I wtedy będziecie mieszkać w domu, w którym ja wam przygotowałem miejsce. To nowe stworzenie, moi drodzy, musiało się dokonać przez mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. On musiał spłacić dług, który zaciągnęła cała ludzkość przez grzech. Gdybyśmy sobie wyobrazili większą, wielką księgę, w której zapisane są wszystkie grzechy ludzkości przez te tyle setek tysięcy lat, również i nasze grzechy. I właśnie ten zapis dłużny, te wszystkie grzechy Jezus poprzez swoją mękę na krzyżu, przelaną krew, zgładził, to znaczy anulował ten dług. Sprawił, że te karty znowu stały się czyste. Odnowił je. To właśnie dokonało się przez Jego przelaną krew i przypieczętowano przez Jego zmartwychwstanie, w poranek zmartwychwstania. On przeszedł ze śmierci do życia. A my, tak jak Izraelici, którzy uciekali z domu niewoli, z Egiptu, przeszliśmy przez chrzest, który wyprowadził nas z grzechu do nowego życia. Jesteśmy nowym stworzeniem, nowym ludem poprzez sakrament Chrztu Świętego. To właśnie Chrzest Święty jest owocem nowego stworzenia, którego dokonał właśnie Jezus Chrystus w Wielki Piątek i przez poranek zmartwychwstania. My z Nim zanurzamy się w śmierci Jego, ale również z Nim zmartwychwstajemy. Zmartwychwstajemy poprzez pierwszy krok, jakim jest dla nas sakrament Chrztu Świętego. To wielki sakrament, można powiedzieć, który wprowadza nas do nowej całkowicie rzeczywistości. Święta Tereska mówi, że człowiek wystarczy, że zrobi tylko jeden krok, wejdzie na ten pierwszy, najmniejszy stopień, a wówczas Jezus schodzi z nieba, żeby wziąć nas za rękę i po tych stopniach wnosić do swojego Królestwa. I tak, można powiedzieć, dokonuje się w sakramencie Chrztu Świętego, w którym my wszyscy uczestniczyliśmy już jako dzieci. Zostaliśmy zaproszeni do nowego życia, tego w pełni duchowego. Został zmazany grzech pierworodny i wszelki grzech, ale równocześnie weszliśmy na ten pierwszy stopień, na który zszedł również z wysokości nieba sam Jezus, żeby, jak mówi Święta Tereska, wziąć nas na swoje ręce i wprowadzać powoli coraz wyżej do swojego Królestwa. Chrzest Święty, jak wiemy, moi drodzy, to są drzwi do Kościoła, ale przede wszystkim do Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj nasza chrzcielnica, tutaj w centralnym miejscu, pokazana
przypomina nam, że bez Niego tak naprawdę nie mamy dostępu ani do Eucharystii, ani do żadnego innego sakramentu. Chrzest Święty jest nowym narodzeniem dla nas, takim duchowym. I to jest właśnie to nowe stworzenie, które Chrystus poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie zapoczątkował. I my za chwileczkę tutaj odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Bo chcemy kroczyć za Chrystusem, który jest światłością tego świata. A wiemy doskonale, że nie ma innej drogi uświęcenia, jak właśnie życie łaski. I Pan Bóg właśnie przychodzi do nas poprzez te wszystkie sakramenty, począwszy od sakramentu chrztu, żeby napełnić nas swoją mocą, żebyśmy nie stracili ducha. Nie bójcie się. To słowo, moi drodzy, na każdy dzień całego roku. I to, co, moi drodzy, właśnie dzisiaj powinno nas wypełniać nadzieją i pokojem, to całe to wydarzenie z Wielkiego Piątku, gdzie Jezus przelewa krew za nasze grzechy i przede wszystkim przez znak poranka zmartwychwstania. Narodziliśmy się do nowego życia przez Chrzest Święty. A mogło się to stać tylko dzięki Jezusowi. Dziś, jako światłość tego świata, w tym znaku paschału, od którego też zapłoną też i nasze świece, mamy właśnie i my zapłonąć głęboką wiarą, nadzieją, miłością. Amen. Teraz rozpocznie się liturgia chrzcielna. Sakrament chrztu to brama, przez którą wchodzimy do Kościoła wspólnoty wiary. Otrzymujemy łaskę uwolnienia z grzechu i niewoli szatana. To początek naszej osobistej paschy, na końcu której czeka nas niebo. Odnowimy za chwilę przyrzeczenia chrzcielne i wyznamy wiarę, która daje nam życie wieczne. W śpiewie litanii będziemy wzywać naszych świętych patronów, którzy będąc już u Pana Boga w niebie, wstawiają się za nas, byśmy dochowali wiary do końca życia. Powstańmy. Najmilsi, z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga, Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za się za nami, święty Janie Chrzcicielu.
przez które mają się odrodzić Twoje dzieci. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcenia. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój Syn ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu został namaszczony Duchem Świętym. A gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów grzechu odrodził się z wody i z Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest, pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Drodzy bracia i siostry, pokornie prośmy Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, byśmy byli wierni Duchowi, którego otrzymaliśmy. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnowimy przyrzeczenia chrztu świętego, których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z Was, czy wyrzeka się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował? Czy wyrzeka się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy
Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Jego zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem, wołajmy z radością do Boga, naszego Ojca. Módlmy się za Kościół, aby Duch Święty darzył go mocą do przepowiadania słowa życia, by radosna wieść o zmartwychwstaniu dotarła aż po krańce ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka i wszystkich kapłanów, aby ich pasterska posługa przyniosła obfite owoce w sercach wiernych. Ciebie prosimy. Módlmy się za parafian, którzy cierpią z powodu pandemii, aby zmartwychwstały Chrystus objawił im swoją miłość, dając im łaskę powrotu do zdrowia. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Józefa w drugą rocznicę śmierci i świętej pamięci Kazimierę oraz zmarłych z rodziny, aby radość zmartwychwstania przeprowadziła ich przez bramy nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Czesława, aby dzięki zmartwychwstaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, dostąpił chwały zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich parafian, aby miłość płynąca z ofiary dokonanej przez naszego Zbawiciela była dla nas w dzisiejszym trudnym czasie źródłem mocy i radości. Ciebie prosimy. Panie Boże, niewyczerpane źródło miłości, Tobie powierzamy wszystkie nasze sprawy i wiemy, że nie doznamy zawodu. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Gasimy świece. Oświeceni niegasnącym światłem zmartwychwstałego Pana, umocnieni w wierze Słowem Bożym, odnowieni w komunii z Chrystusem dzięki wspomnieniu Chrztu Świętego, przystępujemy teraz do liturgii eucharystycznej, paschalnej uczty Baranka. W sakramentalny sposób dokona się w ofierze paschalnej przejście Jezusa przez śmierć do życia, w której go i my stajemy się uczestnikami. Pełni radości składajmy Bogu Ojcu dziękczynienie za dar zmartwychwstania Chrystusa i naszego w nim udziału przez chrzest i Eucharystię. Przyjmując dziś Komunię Świętą, uwielbione ciało i krew Jezusa Chrystusa, zjednoczymy się z Nim, naszym Zbawicielem i Odkupicielem.
aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Ewangelii na cześć chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwę i dary Twojego ludu. Spraw, aby ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza tej nocy uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osadna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osadna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wiesławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i z Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym.
z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Wojciechem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój. Dnia trzeciego z rana na
Aleluja.
wszystkie gwiazdy nieba. Alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja. I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja. I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości, w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś wielkanocnym sakramentem, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Usiądźmy na chwilę, moi drodzy, wkroczyliśmy już bezpośrednio w poranek zmartwychwstania tą wigilijną Eucharystią, wigilii paschalnej. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to święto wszystkich świąt chrześcijańskich, to dzień zwycięstwa Chrystusa, życia nad śmiercią i grzechem. I z tej okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam, kochani parafianie, obfitych darów Jezusa Zmartwychwstałego, a nade wszystko zdrowia. Niech ten trudny czas pandemii nie zgasi Was w Bożej nadziei, miłości do Boga, bliźnich. Z życzenia również skierował do nas ksiądz biskup, pisząc: w niespokojnym czasie pandemii wielorakich napięć szczególnie dotkliwie odczuwamy ciężar krzyża, dlatego tak bardzo potrzebujemy nadziei. Pamiętajmy, że Bóg jest naszym pocieszycielem, ale my również jesteśmy wezwani do pocieszania innych. Autentyczne pocieszenie swoje źródło znajduje w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, który pokonał grzech i śmierć oraz nadał ludzkiemu życiu głęboki sens. Święta Zmartwychwstania po raz kolejny przeżywamy zatroskani o przyszłość w wąskim kręgu rodzinnym. Jest to szansa, by odkryć w życiu to, co naprawdę ważne. Rodzina, odpowiedzialna miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek, wierność Bogu i Kościołowi, wrażliwość na ludzkie cierpienie i chrześcijańska radość to wartości, które nadają sens życiu. Niech towarzyszą nam słowa świętego Pawła: szanujcie tych, którzy się wśród was trudzą. Zachowujcie pokój między sobą, pouczajcie nieposłusznych, podnoście na duchu bojaźliwych, troszczcie się o słabych, bądźcie wyrozumiali dla każdego. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze starajcie się czynić dobro sobie nawzajem wszystkim ludziom. Zawsze się radujcie, módlcie się nieustannie. Jeszcze raz życzę zdrowych, radosnych, pełnych pokoju świąt wielkanocnych. Zapewniam modlitwie życzliwości i przesyłam pasterskie błogosławieństwo, podpisał biskup Wiesław Śmigiel. Moi drodzy, jutro poranek zmartwychwstania, msza święta o godzinie 6 rano tutaj, potem w Grabowcu o godzinie 8, następnie 11, 12.30, dodatkowa msza święta o godzinie 16. W drugi dzień świąt porządek przy świętych jak w niedzielę, 8, 9.30 w Grabowcu, 11, 12.30 tu w Złotory. Dziękuję już dzisiaj za przygotowanie całej oprawy liturgicznej uroczystości Triduum Paschalnego, począwszy od Wielkiego Czwartku. Panu organiście, panu okolitom, lektorom, ministrantom, księdzu Janowi, który musiał to wszystko spiąć. Bardzo Wam dziękuję za to, że każdego dnia pięknie przychodziliście. Bóg zapłać. Za tydzień będziemy obchodzili Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Przygotujmy się do niej poprzez codzienną nowennę. W trudnych dla każdego z nas czasach dziękuję za wsparcie materialne naszej parafii, wpłaty na nasze konto parafialne. Za tydzień, w drugą niedzielę miesiąca, tradycyjnie kolekta będzie przeznaczona na cele remontowe. W tym roku planujemy malowanie zewnętrznych elewacji kościoła w Grabowcu, nowy ołtarz, ambonę. W Złotoli chcemy kontynuować prace konserwatorskie przy wschodniej części ceglanej elewacji naszego kościoła. Wychodząc z kościoła, moi drodzy, jeszcze są dwa egzemplarze tygodnika Niedziela. Zachęcam, jest on bogatszy w różne treści, dodatki.
Są również wyłożone, jeśli ktoś potrzebuje, maseczki. Proszę sobie też wziąć, one są w tych pudełeczkach, wziąć ze sobą, kiedy czy wchodzimy do kościoła, zapomnieliśmy. To jest możliwość tutaj na stoliczku z nich zawsze skorzystać. Moi drodzy, nie będę już czytał mszy świętych intencji, proszę się z nimi już zapoznać indywidualnie. Niech Pan Bóg błogosławi w nim te święta, które właściwie już trwają, w nich uczestniczymy. Będą dla nas taką nadzieją, przede wszystkim na to, że ta nasza wiara staje się jeszcze głębsza, silniejsza i że ten Boży pokój w nas mieszka. Nie musimy się niczego lękać. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Liturgia Kościoła przewiduje dzisiaj specjalne, uroczyste błogosławieństwo, dlatego pochylmy głowy. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg Wszechmogący i zachowa was od wszelkiego grzechu. Amen. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, niech da wam udział w Jego chwale. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości. Niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.